Siemaneczko, witam was w nowym odcinku na kanale Skutif. Jesteśmy dzisiaj na Awe Parku. Dzieje się sporo, bo będzie sesja zdjęciowa teamowa. Przyjechało dosyć dużo osób, mamy takie małe spotkanie teamowe. No i mam małą rzecz do pokazania. Jeszcze tego nie widzieliście. Na Awe Parku powstało nowe graffiti razem ze super sklepem, więc lecę teraz wam pokazać. Dobra, jestem już na sekcji streetowej. Właśnie tutaj jest nowe graffiti i obczajajcie. A właśnie w tym biurze stanie się magia. Bart Andrzejewski, nasz fotograf, zrobi nam piękne fotki na stronę. Tutaj jest jakaś lampa nawet, nie wiem, grubo. Ja już nawet mam jedno zdjęcie, pokażę wam. Patrzcie, jakie piękne. Nie, no zajebiste nowe koszulki. Nowa kolekcja jest, w ogóle czekaliśmy na to, Janusz. Bardzo fajne, są jeszcze jakieś takie miętowe. O, to rozmiar na mnie idealny. No, chcecie i... tak to szybko, ale jest. Ich zaraz nie będzie pewnie, one się pójdą, wyprzedadzą po prostu. Czy ja na przykład biorę to i wiesz, mnie nie przesadzi. Mnie mało w ogóle interesuje, że mi powiedzieli, że ja nie mogę mieć jej, bo wszyscy, bo mamy dzisiaj sesję zdjęcia, bo mi powiedzieli tak, że nie będzie, że nie mogę mieć tej, bo wszyscy ją mają. Mnie to średnio interesuje, to wiesz, wszyscy zdejmą, ja będę miał to, mnie to nie interesuje w ogóle. Okej, czyli te pakujesz, te zakładasz. Te pakuję. Ale nie możesz założyć, rozumiesz? My się nie, nie pozwaliliśmy. Słuchaj, ci, nie możesz. My się nie rozumiemy. Ja pakuję sobie koszuleczki do domu, a w tej mnie nie, w ogóle mnie nie interesuje to, że inni ze Skutif mają tą samą, bo ja mam to... to mam. Ja zakładam tą koszulkę i ja zakładam tą koszulkę. Mnie okay. To nie interesuje mnie. A ja chcę tak, albo chcę przysłonić kamerę. Chcę przysłonić i potem odsłonić. No dobra. Dobra. Przybliż tak się do mojej ręki. Hello! Nie obiektyw tutaj. Dobra. A my tutaj lecę złoty boki, dalej, złotą lecę. Kietę. Dziękuję. Moja suczka Porsche 911. Do mnie nie pasuje koszulki. Bardzo fajnie. Szeroki uśmiech. Musi być uśmiech. W tym momencie nasz Rojek też na ciebie patrzy. Tak zaśmierdziało. Ale Bart, przecież on się musi patrzeć w aparat. Ej, Gawron. Gawron, w aparat się patrz, w aparat. To jest już to... Gwiazdeczka, nie? To już nie są, to nie są zdjęcia na stronę Skutif, tylko do Vogue'a chyba. Na Tomka. Nie tam. Zrobiłem lajkę. No to mordo u ciebie. Cześć! Siemano. Co tam, Jasiu? A, super. Jak tam się bawicie? Foty robimy? Robimy. No nie, ale sobie dziękuję za przysłanie. Szczęśliwe babcie! Chcesz jakieś innej miny spróbować? A może bez koszulki? No. Chciałbyś. Otwórz oszy. Jak zaległi dwa, to jest to. Mamy filmowe, także bądź pod telefonem. Do mnie. Masz trochę zmieniać swoją pozę. Nie chcesz czegoś innego? Czekaj chwilę. Model, nie? Mi się bardzo podoba. To czekaj, ja muszę się nacieszyć. O, ja też chcę swoją zobaczyć, jak model. Lecimy. Chuda ręka, ręka! Tak nie może być! Nie, pokażcie mi najpierw. To nie może być, to nie jest twój uśmiech, to robisz tak. Musisz być tak, patrz. Musisz być jak się śmiejesz. Bartek. To weźmy mu pokaż. Bartek, no, bilaj. Tak nie może być. O, tam było jedno takie... To jest ładne. O, to było... O, no, to... O, ale my cię prosimy. Zobacz. O, to jest inno. Rocker. Gawron, chodź. Musisz zrobić jakiś triczek. Jaki? A jaki chcesz? Jakiś streetowy na róże. No i pięknie! Frontboard whip! Heel, oj, dobrze! Z energetyków na kawę.
W końcu. Jesteś już dorosły? Myślę, że już dawno. Siemano! Siemaneczko! Co nam dziś zaprezentujesz zaraz? Jakieś chillowe triki, bo nie mam ochrony. Ale pamiętajcie, rozgrzeweczka najważniejsza. Dobra, ogólnie do tego jeszcze nie mówiliśmy. Mamy dwie nowe team riderki, Karolinę i Lenę. Lecę do nich, bo sobie tutaj śmigają na parkowej i powiem, żeby zrobiły jakieś fajne triczki. Dawaj Maciek, dawno cię nie było na kanale po kontuzji, dawaj jakiś triczek. No próbuj, na sobie zrobię. Karolina powiedziała, że nie robiła beko jakoś parę miesięcy, więc dzisiaj leci relearn. Na luzie! Dwa zrobiła! Nie na swoim secie, dwa rewindy do Kiklesa, nie ma problemu. A co on robi? Ale... No i miało być dla Bartka. Nie, rurę. Nie no, rurę. Lena robi pierwszego boarda w życiu. Nie no. Dasz radę. No i mamy to. Jak się czujesz? Zostajesz z tryptowcem? Tak. Hybrydą. Yo! Co dziś za bęgiery lecą? Co tu się dzieje w ogóle? Yo! I 6W i 3 latu. No i mamy to. Ja nie mam słów, co tu się dzisiaj dzieje, naprawdę. No jak dla mnie to ta sesja była... Ogólnie to klipy, które teraz widzieliście, nagraliśmy w pół godziny, a były naprawdę mocne. Tak naprawdę nagraliśmy je w przerwie pomiędzy sesją tutaj na białym tle, a sesją outdoorową, gdzie pójdziemy sobie zrobić takie zdjęcia teamowe już razem. Więc napiszcie w komentarzach, czy klipy wam się podobały, który trik był najmocniejszy. Jak dla mnie wygrał Szeszko z Frontside Fiblem do 7. Zabytka! Wiesz co? Co? Nie chciałbym, żebyś mnie nagrywał. Dlaczego? Mario, co Ryczek będzie robił? Będzie skakanie. Co będzie robił? Opowiedz nam. Będzie robił flipa over me. Z ławeczki nad tobą. No, dokładnie. Szalony na maksa. Crazy. Tak, trzymaj. Powiedz kiedy? Ja już nagrywam. Dawaj. I piona. O Jezu. Nie wiem, może właśnie. Dawaj. Rido. Brawo. Szalone. Kaskader, a ty też, no. Co to za vlog bez flipczeka? Pięknie. Pam. Kolejna informacja dotycząca nowych produktów Scootif. Za 3, 2, 1. Pam! Patrzcie, wleciały do nas nowe wzory oraz kolejne kolory koszulek z kolejnej wakacyjnej serii, czyli waszej ulubionej, mega pastelowej, może nie mega pastelowej, ale pastelowej. Bardzo ładnej pastelowej, idealnie pasuje na wakacje, czy jedziecie na biwak, na hulajnogę, czy gdziekolwiek. To taki jest letniaczek. To jest kolor 2K21, pamiętajcie. O, ty taką nawet już masz. No oczywiście, że mam. Oczywiście, że ma, każdy będzie miał. To jest kolejny kolor, ta jest biała. Schludna. To samo logo. No i te już w ogóle mi się podobają. Zobaczcie, najprostsza koszulka jaka może wyjść. Szczerze, bardzo ładna. Mamy naszywkę białą, mamy kolejny pastelowy kolor, tym razem różowy albo bardziej taki łososiowy. I co mogę powiedzieć? Jakość tych koszulek, ja w nich śpię, bo są mega wygodne jak piżamka. Nie pocimy się w nich, nie śmierdzą, dobrze odprowadzają powietrze, więc ja pobieram tą, chodźcie ze mną. Przy okazji zapraszam was, żebyście też taką pobrali, bo nakład tych koszulek jest pewnie ograniczony, bo są na sklepie już jakieś 2 dni i już powoli zaczynają się niektóre rozmiary kończyć, więc śpieszcie się, nowy drop koszulek pastelowych, siemanko!
gdzie jedziemy? Właśnie, bo pora powiedzieć, gdzie my w ogóle jedziemy i dlaczego wam o tym nie powiedzieliśmy. Ciszę. Więc jedziemy do cukierni, cukiernio-piekarni, w której muszę kupić tort lub jakąś tartę, taką okolicznościową, bo dziś robimy małą niespodziankę, a dokładnie... No powiedz, zdradź nam. No dobra, zdradzę wam. Dzisiaj ktoś dołączy do teamu. Tak, jeden dzisiaj friend awansuje. No myślę, że zdecydowanie zasłużone miejsce, więc on jeszcze o tym nie wie. Będzie to dopiero na spotkaniu teamowym, na którym właśnie chcemy to zrobić. Zrobimy taką niespodziankę, chcę kupić tort lub tartę i do tego taką, nie świeczkę, tylko taką racę, to robi... Dobra, wróciliśmy na Awe i Bartek wam zaraz pokaże, co kupiliśmy. Nie było niestety całej tarty, więc musieliśmy wziąć sobie po kawałeczku różnych. Patrzcie, mamy serniczek i... czekoladowe coś. Eksplozje czekoladowe. No, mówiłem, że zrobi. Jakoś wyszło. Okej, wow, tu mamy torcik mały. Tak jest, dokładnie rok temu dołączył do nas Bartek Kowalski i właśnie mija rok, kiedy musimy zmienić jego lokalizację z Węgrów na Team. Brawo! Dobra, Bartek jest oficjalnie w teamie, musi nam opowiedzieć. Trzy słowa, jak się czujesz? Super, fajnie, zajebiście. Nie da się opisać tego przeszczęścia, jest to naprawdę bardzo fajne. Musisz się pochwalić Marysi, musisz się pochwalić Marysi. Marysia, jestem w teamie Scooty. Jestem z siebie dumna, gratulacje. O Jezu, ale słodko! Team, same korzyści. Musisz zakończyć, wiesz, tak jak ja, czyli musisz poprosić o coś widzów. Siema! Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, udostępnijcie ten film dalej. Elo! Siema!